fajny jest stadion, jak myślicie? Antoś, co myślisz o stadionie? No, bardzo jest dobry. Bardzo jest dobry? A co ci się najbardziej podoba? Ta murawa, to wszystko będzie piękne. Kronika budowy stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Powiedz, Klaudia, czy tobie się podoba stadion? Tak. Tak. A co ci się najbardziej podoba? Że będzie fajny i będę przychodziła tu z tatą na mecze. A może z mamą również? I z braciszkiem. Styczeń 2011. Rok 2011 to ostatni etap budowy PGE Arena Gdańsk, która już za kilka miesięcy stanie się w pełni funkcjonującym obiektem, będąc miejscem niepowtarzalnych wydarzeń. Na początku stycznia została zdemontowana ostatnia z 22 podpór ustawionych wewnątrz stadionu. Podpory te miały na celu podtrzymywanie konstrukcji stalowej dachu oraz poszycia stadionu do momentu jego rozprężenia, co miało miejsce w listopadzie 2010 roku. Od tego dnia konstrukcja stalowa stadionu stała się w pełni samonośna. Prace nad jej montażem trwały od kwietnia 2010 roku. W tym czasie na plac budowy przybywały elementy konstrukcji 82 potężnych dźwigarów, z których każdy waży 66 ton. Ich montaż przebiegał dwuetapowo. Najpierw pionowa część fasadowa, a potem pozioma część dachowa. Od momentu połączenia pierwszego kompletnego dźwigara potężna sylwetka stadionu jest dostrzegalna z oddalonych punktów Trójmiasta. Równocześnie na placu budowy trwa proces układania brakujących części trybun, w których dotychczas zamontowane były podpory dachu. Na zewnętrznej części konstrukcji stalowej trwa aktualnie montaż bursztynowych płyt poliwęglanowych, które stanowić będą unikatową elewację obiektu. Każda z nich ma 85 cm wysokości i od 3 do 8 metrów długości. W sumie pokryją one powierzchnię 44 tysięcy metrów kwadratowych płyt. A podoba ci się tutaj ten stadion? Bardzo. Co ci się najbardziej podoba w tym stadionie? No jeszcze nie wiem. Ale to może dlatego, że go dopiero budują. A jak myślisz, jaki on będzie? Bardzo duży. Bardzo duży, czyli pomieści bardzo dużo osób. Będziesz chciał przychodzić tutaj na mecze? No z tatą tu jeden raz przyjdę. Wewnątrz stadionu trwają prace przy budowie punktów gastronomicznych oraz toalet dla kibiców. Ich wnętrza coraz bardziej przypominają docelowy wygląd. W miejscu, które wymaga zdecydowanie największego wkładu pracy, czyli trybunie VIP, trwa montaż przeszklonej części elewacji zewnętrznej. W poniedziałek 24 stycznia na placu budowy stadionu PGE Arena Gdańsk odbyła się konferencja prasowa 500 dni do Euro 2012 z udziałem premiera Donalda Tuska. To rzeczywiście rośnie, brzmiały pierwsze słowa premiera na widok postępów na placu budowy PGE Arena Gdańsk. Po rozbudowanym stadionie w Poznaniu PGE Arena Gdańsk będzie pierwszym oddanym do użytku stadionem spośród obiektów budowanych od podstaw, dodał premier. Po spotkaniu z dziennikarzami premier udał się na krótki spacer po budowie stadionu, podczas którego niejednokrotnie wyrażał swoje zadowolenie i podziw dla projektu stadionu i postępów prac na placu budowy. Podoba mi się to, że jest duży i że będzie można grać w piłkę nożną. A czy ty kibicujesz jakiemuś zespołowi? Tak. W Polsce. Przyjdą babcia i Pawełek i tatuś jak wrócą z domu. Uderzył cię ktoś w głowę? Nie. Luty 2011. Na stadionie PGE Arena Gdańsk praca idzie pełną parą. Zdjęto już część rusztowań okalających stadion, dzięki czemu widać już część efektownej bursztynowej elewacji. Mimo niskich temperatur trwają intensywne prace wewnątrz obiektu. W strefie VIP ku końcowi zmierza montaż szklanej fasady restauracji i loży VIP-owskiej.
rozpoczął się montaż barierek na schodach i ciągach komunikacyjnych. Równocześnie trwa wykańczanie kiosków gastronomicznych na promenadach. Instalowane jest okablowanie infrastrukturalne, niezbędne do późniejszego podłączenia wszystkich systemów. Trwa również układanie ostatnich płyt trybunowych, na których montowane będą krzesełka. A co myślisz o tym, jakbyś miała przyjść na przykład tutaj na mecz? Z tatą przyjdziesz czy z mamą? No bo ja pójdę z mamą, znaczy z tatą kiedyś na wiosną chyba na piłkę nożną na Lechię. Na Lechię? To ty kibicujesz Lechii? No pójdę z tatą. Aha, czyli chcesz zobaczyć mecz Lechii, tak? No ten stadion będzie właśnie stadionem Lechii, no to dla ciebie chyba dobrze. 25 lutego 2011 roku na stadionie odbyło się kolejne spotkanie grup roboczych zaangażowanych w przygotowania do UEFA Euro 2012 w Gdańsku. Pierwsza grupa skoncentrowana była na kwestiach bezpieczeństwa. Ich praca skupiła się na kwestiach komunikacji i ochrony terenów znajdujących się w pobliżu stadionu oraz parkingów dla służb ratunkowych. Grupa odpowiadająca za transport skupiła się na koncepcji transportu publicznego w mieście oraz w okolicach stadionu. Grupa zajmująca się samym stadionem omawiała możliwość zaadoptowania pomieszczeń na obiekcie dla potrzeb UEFA, wykonania dodatkowych struktur tylko na potrzeby turnieju. Spotkanie było kolejnym krokiem w stronę ustalenia zasad przeprowadzania turnieju UEFA Euro 2012 na stadionie w Gdańsku i zapewnienia bezpieczeństwa kibicom. Marzec 2011. Na placu budowy PGE Arena Gdańsk rozpoczęła się instalacja murawy. Proces ten rozpoczął się od nawożenia ziemi w celu podniesienia poziomu płyty boiska. Po jego zakończeniu rozpoczął się montaż podbudowy pod instalację drenażu murawy, a następnie instalacja tego właśnie systemu oraz systemu nawadniania. Ostatnim krokiem będzie układanie rzeczywistej murawy w postaci trawy rozwijanej z rolek. A podoba ci się kolor tego stadionu? Bo on będzie żółty. Patrycja nam powie, co powiedział Hubert. Hubert powiedział tak. 8 marca 2011 roku w siedzibie spółki Bieg 2012 gościł Martin Kallen, dyrektor turnieju UEFA Euro 2012. Wizyta na PGE Arena Gdańsk była ważnym punktem prezentacji przygotowań Gdańska do turnieju UEFA Euro 2012. Omawiano postępy prac w zakresie infrastruktury drogowej, transportu, bezpieczeństwa, strefami kibica oraz programami społecznymi towarzyszącymi turniejowi. Kolejna wizyta potwierdziła, że turniej UEFA Euro 2012 zbliża się wielkimi krokami. A przyjdziecie tutaj na mecz, na stadion? No nie wiem, jak ludzie się pozwolą, to tak, ale jak nie, to nie. W dniu 22 marca bieżącego roku na PGE Arenie po raz kolejny gościli przedstawiciele UEFA. Celem spotkania grupy odpowiedzialnej za systemy telekomunikacyjne było sprawdzenie infrastruktury teletechnicznej. Grupa ekspertów odpowiedzialna za kwestie zasilania obiektu skoncentrowała się głównie na zabezpieczeniu dostaw energii niezbędnej do przeprowadzenia meczów planowanych na gdańskim stadionie. Eksperci odpowiedzialni za akredytację sprawdzali przejścia, którymi będą się poruszać kibice, dziennikarze i zawodnicy. Przedstawiciele UEFA odpowiedzialni za oznakowanie oglądali zarówno wnętrze obiektu, jak i cały obszar działki stadionowej w celu zaplanowania powierzchni reklamowych i ekspozycji sponsorów. Międzynarodowe grono przedstawicieli UEFA odpowiedzialnych za produkcję telewizyjną dyskutowało m.in. nad wysokością oraz dokładnym umiejscowieniem kamer, tak aby nie przysłaniały widoku dla widzów. Wszyscy goście byli pod ogromnym wrażeniem postępu prac od ostatniej ich wizyty i zachwycali się błyszczącym, bursztynowym poszyciem stadionu.